W Oświęcimiu otwarto 21 czerwca oficjalnie działalność pomnika hospicjum, pierwszego w mieście i powiecie stacjonarnego hospicjum zbudowanego jako hołd dla ludzi, którzy ratowali więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Pomysłodawcy przedsięwzięcia to byli więźniowie niemieckiego obozu zagłady, którzy nigdy nie zapomnieli, że często tylko dzięki pomocy Oświęcimian przeżyli wojnę. Czołowym inicjatorem budowy hospicjum jest aktor, reżyser i pisarz August Kowalczyk, były więzień KL Auschwitz, przewodniczący Rady Fundacji Pomnik Hospicjum. Witając zaproszonych gości, wśród których byli m.in. ministrowie zdrowia Polski i Niemiec, dyplomaci, przedstawiciele władz samorządowych i miejskich, Kowalczyk recytował wiersz nawiązujący do bolesnych wspomnień obozowych. Hospicjum funkcjonuje już od początku tego roku. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje na razie 20 łóżek. Chorymi w hospicjum opiekuje się kilkanaście osób – lekarze, psychologowie i fizjoterapeuci oraz pielęgniarki. Koszt budowy całego obiektu to ponad 3 miliony złotych, z czego prawie 2 miliony stanowiły środki unijne, około miliona środki własne, a prawie 350 tysięcy złotych wyłożył na ten cel budżet państwa. Do pokrycia wkładu własnego wykorzystano środki przekazane przez wojewodę małopolskiego, rządy Japonii, Włoch, Szwajcarii, Niemiec oraz szereg instytucji i osób prywatnych. Z podarowanych pieniędzy zakupiono też sprzęt specjalistyczny dla hospicjum. Akt erekcyjny pod budowę oświęcimskiego hospicjum wmurowano 27 stycznia 2000 roku w 55. rocznicę oswobodzenia niemieckiego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Patronat nad Fundacją Pomnika Hospicjum przyjął, a także został honorowym członkiem Rady Fundacji, m.in. metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.